Jako, że pogoda za oknem mocno świąteczna, podpowiem tylko, że czwarteczek to taka wigilia piątku, więc gdzie moje 12 potraw? Dziś w nocy wystartowały na Steamie zapowiadane testy alfa gry Nakun Last Paradise. To produkcja PvPvE, która może być zaciekłym rywalem okrytego złą sławą The Day Before. Twórcy ze studia Mint Rocket zapraszają do udziału w otwartej prealfie swojego najnowszego survivalu w świecie opanowanym przez zombie. Na dołączenie do zabawy i przetestowanie tej produkcji masz czas do 4 grudnia do godziny 9 rano. Deweloperzy pracujący nad drugą odsłoną gry Stalker podzielili się paroma nowymi informacjami na temat tworzonej produkcji. Jedną z najważniejszych nowinek jest ta dotycząca długości gry. Przejście głównego wątku fabularnego Stalkera ma zająć około 40 godzin. Tytuł ten zaoferuje nam 4 główne zakończenia, na które wpływać będą również niektóre zadania poboczne. No i strzały w głowę przeciwnika doprowadzą do jego natychmiastowej śmierci. Niestety na tę chwilę deweloperzy nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak daleko są od faktycznego ukończenia prac nad grą. And who the fuck are you? Piąty duży patch do Baldur's Gate 3 jest tuż za rogiem, więc Larian Studios podgrzewa atmosferę wśród wielbicieli tego tytułu. Jeden z ostatnich tweetów twórców zachwalanego RPGa sugeruje, że wraz z kolejną łatką gra może otrzymać nowy epilog. Larian udostępnił w serwisie X-grafikę, na której widać coś na kształt biletu z informacją o ekstrawaganckiej imprezie. Jest tam też otwarcie wzmiankowany epilog Marnieja, nieumarłej postaci, która za odpowiednią ilość złota jest w stanie wskrzesić umarłych kompanów. It threatens all who live. Studio End Night ogłosiło datę premiery pełnej wersji Sons of the Forest, które 23 lutego 2023 roku zadebiutowało we wczesnym dostępie na Steamie. Twórcy pochwalili się, że tytuł ten w wersji 1.0 ukaże się 22 lutego 2024 roku. Developer poinformował przy tym, że Timmy zostanie zdubbingowane, a głosu użyczy mu Sean Ashmore. Poza tym jego historia oraz rola w grze mają zostać rozwinięte. Twórcy na tę chwilę nie zdradzają jednak konkretów na temat innej zawartości. Studio Grinding Gear Games podało wymagania sprzętowe Path of Exile 2. Nie są one zbyt wysokie, uwagę zwraca głównie duży rozmiar produkcji wynoszący 100 GB. To o 10 GB więcej niż Diablo 4 i o 60 GB więcej niż pierwszy Path of Exile. Minimalne i zalecane wymagania sprzętowe możecie zobaczyć na załączonej grafice. Dziś wieczorem gra zostanie zaprezentowana na dwóch pokazach, na PC Gaming Show oraz Affliction. Ciśnienie spada! To wstrząs neurogenny. On umiera. A już jutro CD Projekt Red poprowadzi streama na Twitchu, w trakcie którego deweloperzy omówią dokładnie aktualizację 2.1 w Cyberpunku 2077. Do gry zawita ona w przyszłym tygodniu. Podczas transmisji dyrektor do spraw zadań Paweł Sasko oraz producentka Monika Janowska porozmawiają na temat zmian wprowadzonych przez Łatkę oraz oczekiwanych przez społeczność elementów. Poza tym podczas streama ma być omówionych kilka miłych niespodzianek. Czy na sali są fani Cyberka? Więc nie cofniesz się również teraz. To wszystko na dziś. Miłego wieczoru, smacznej kolacji i wygodnego 8-godzinnego snu. No chyba, że w coś gracie, to bawcie się dobrze.